Nie patrz tam, ale nie zobacz tam. Nie patrz. Czekaj, cichutko. Teraz może nas nie zauważą, cichutko. O, już jesteście. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Program Faux Pas, kolejny odcinek, odcinek 12. Zaczynamy. 12? Czy to jest jakaś okazja do świętowania? No jest, każda okazja i każdy program to okazja też. Tak samo przeście się rozumie. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński, jesteśmy na miejscu, jesteśmy niewyspani, ponieważ jest E3. I oglądaliśmy je do białego rana. O mój Boże, Keanu Reeves! Powrócił. Keanu Reeves w cyberpunku. No wiadomo, że to jest zdecydowanie wiadomość dnia i E3. A to jest ktoś w ogóle? Kto to w ogóle jest ten Keanu? Keanu, a to nie jest Kanye West przypadkiem? To ten muzyk znany? Tak, ten amerykański muzyk. Dobra, zapraszamy was serdecznie na nasz program. Nie, wiesz, będzie tam rapował, wiesz o co chodzi. Robił dobry beat, wiesz, gruby łańcuch. No, tak. Nie no, ale tak już wyglądało. Bez żartów, to takich memesków, jakie od dzisiaj rana hulają po internecie, to chyba dawno nasze oczy nie widziały. Tak dobrych memów. Cudowne. Tak naprawdę świetnych historii, począwszy od dajcie moją kasę z góry. No więc właśnie, moje top 3 obecnie to jest tak. Pierwsze to jest... A może Sapkowski miał rację i powinienem wziąć kasę z góry? I to był smutny Keanu. Po raz pierwszy, tak? Drugie to jest zdjęcie kopania psa z Boston Dynamics i podpisane, czy kopanie cyberpsów jest etyczne? A pod spodem jest Keanu Reeves z takimi czerwonymi oczami, ten Silverhand oczywiście. A trzecie to są trzy poziomy trudności w Cyberpunku 2077. Łatwy, jesteś dobry, Keanu Reeves ci pomaga. Drugi, średni, nie spotykasz Keanu Reevesa na swojej drodze i trudny, gdzieś po drodze, niemożliwy, gdzieś w trakcie gry zabijasz psa. A poza tym mamy gościa, to chciałem powiedzieć. I to jest tak. Bo tak się zachwycamy, ale zachwycać się jeszcze będziemy siłą rzeczy. Drogi gościu, Aleksy Uchański, dzisiaj odwiedził nasze studio. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzięki, że nie zaprosiliście mnie do 13 odcinka. To było... Jesteś przesądny. I dlaczego? Ty jesteś taki przesądny, Aleksy? Nie, skądże, ale cieszę się, że jestem 12. Muchać na zimne lepiej. Tak jest, czyli tak, no, można powiedzieć redaktor naczelny Gamblera, jak ktoś czytał, to wie. Zaczynał w Top Sekrecie. I z tego jestem najbardziej dumny. A? Nadzieję, że jednak wiesz, tych 12, nie, więcej, prawie 20 lat razem tam żeśmy robili. 16 lat wspólnej pracy, mój drogi. Dobrze. Najbardziej jestem dumny z tego, że opublikowałem pierwszy tekst Tadeusza. O, widzisz, dziękuję. To ja go odkryłem. Nie lubię tego sortować z wszystkiego. No, jestem tak samo dumny, a momenty, z których się wstydziłem, też były po całej rozciągłości, także tak, ale tak to się zaczynało. Szoki, niedowierzanie, przynajmniej dla mnie, no bo znamy się krótko, na pewno znacie się lepiej z Tadeuszem, natomiast ja miałem wielką przyjemność dzisiaj już tak na żywo, poznać, tylko po prostu poznać i uścisnąć dłoń, no bo ja czytałem Top Secret, czytałem Gamblera i dla mnie jest to bardzo ważne. Że oni jeszcze żyją, to tak. Rozumiem. To nas wychowywałeś na tych tekstach. Ale zadrżało ci serce siedzących troszkę? Tutaj. No, wiesz, ten program generalnie jest spełnieniem moich marzeń, wiesz, tak w sumie. Wiesz, Aleksy, że przepraszam, co będziemy zawsze to powtarzać i będziemy się zawsze z tego cieszyć. Wiesz, że naszym widzem jest Borek? O. Pewnie nas ogląda. Cześć, Borek. Tam masz kamerkę, może cześć, do Borek. Jeżeli Boreczek nas ogląda, to i chciałem dokończyć myśl, że szok i niedowierzanie, że nie w garniturze, bo przecież za czasów redaktora naczelnego Gamblera miało nie być tak sobie trudnych pytań. Miało nie być trudnych pytań. I to się wszystko wtedy kształtowało. I tak pomyślałeś, słyszałem taką anegdotę, że no, taka funkcja, to trzeba na te spotkania giereczkowe chodzić w garniturach. Mi się wydawało, że to jest fajne. Dzisiaj też mi się tak wydaje. Pamiętam, kiedyś lecieliśmy na E3, skoro już było o CD Projekcie, to z Michałem Kicińskim i z Marcinem Iwińskim i przez całą drogę samolotem, na ECTS, nie na E3 oczywiście, do Londynu. Krótsza droga, na szczęście polewali z mojego czarnego garnituru, ale byli bardzo życzliwi. Mi się to wyróżniałem się nim, tak. No więc właśnie, mi się to podobało. Ale na przykład Undertaker w WWF, on był najlepszy, bo był
czarno ubrany, porządnie, fajnie. Tak. Właśnie, miałeś swój sznyt, myśmy to zawsze bardzo szanowali, śmialiśmy się z tego oczywiście jako chłopcy noszący w tamtych czasach golfy. Bo wy mieliście garnitur co najwyżej na świętej komunii wtedy. Nie no, myśmy nosili flanelowe takie okropne koszule, takie azteckie niby wzory. No, była to taka siara, że naprawdę przy nas to w sumie wyglądał bardzo poważnie. A poza tym jeden z naszych kolegów wspólnych nosił też garnitur, ale nosił buraczkowy oraz turkusowy, więc mogło być gorzej. Podejrzewam, że nawet chyba możesz... Żadny garnitur to jest uniwersalnie rebeliancki strój w każdej epoce i tak, ale, można go spokojnie ale zakładać. W pewnym momencie ten garnitur został zrzucony i stało się to, bym powiedział, w momencie, kiedy żeś zakończył swoją karierę jako dyrektor wydawniczy, bo twoja kariera po gamblerach to było... 12 długich lat, dłużej, 13, 14? 15. 15 nie lat będziemy liczyć, w Axlu. Tak, w wielkim byłeś dyrektorem wydawniczym. No, potem chief digital officerem, cokolwiek by to nie oznaczało. Tak, dyrektor wydawniczy, tylko cyfrowy. Za wiele tematów, ale w sercu zawsze były gry. Teraz do nich wróciłem i bardzo się cieszę. Jestem... Nie muszę chodzić w garniturze. No właśnie. Ten etap mam już za sobą. Ja pamiętam, nawet powiedziałem ci przed programem, że kiedyś wyglądałeś starzej. Takie mam nieodparte wrażenie. Kiedyś chodziłem w garniturach. Dobrze ci zrobiła ta zmiana. I to mówi Tadeusz. Wszystkie trudne etapy życia już mam nadzieję, że odbyłem i teraz będą te wesołe młode lata. Dzieci odchowane. Tadek, przepraszam, ktoś ci kiedyś powiedział? Dziś nie wygląda starzej? Nie. Ja mam bardzo różne z tym... że tak powiem, tutaj pociski, wszelkie możliwe. Trochę się wciąłem dlatego, żeby przypomnieć, że hashtag FauxPaux to jest taki hashtag, którego używacie na przykład na naszym fanpage'u, albo na YouTubie, albo na Twitchu, albo na Twitterze, po to, żeby zadać naszemu gościowi pytanie i żeby tak aktywnie uczestniczyć w tym programie. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie Aleksego o coś zapytać, to jest taka możliwość i na pewno te najciekawsze pytania przekażemy. Pamiętajcie, że jest ryzyko, że otrzymacie odpowiedź. Właśnie. To prawda. Nie pytaj, jeżeli nie chcesz usłyszeć. To tak trochę jest w radiu zawsze, jak mówię, wyślij SMS, potem dzwonię do kogoś, to ktoś się dziwi, że dzwonię. No ale jak to w ogóle? No to jednak pan dzwoni, to pan jest taki w prawdziwości? To radio dzwoni i tak samo robi telewizja, słuchajcie, także niesamowite to. Dobrze. Jest. To można napisać i uzyskać odpowiedź. Wiemy już mniej więcej, co się u ciebie dzieje, to teraz jest słoń w składzie porcelany, czyli w pokoju. Ja bym jednak chciał pogadać o tym wielkim wydarzeniu wczorajszym, bo to jest wielkie wydarzenie. Wydaje mi się, że to jest bardzo znaczące wydarzenie, kolejne znaczące wydarzenie dla polskiego gamingu generalnie, czyli Keanu Reeves, znany także jako Keanu Reeves, który nagle objawił się w Cyberpunku i to Cena też... opadła, naprawdę. Nie masz takiej przynajmniej malutkiej satysfakcji, że ludzie, którzy to zrobili, to są nasi w sumie dobrzy kumple, z którymi przynajmniej z częścią z nich żeśmy pracowali i to... Jestem z nich strasznie dumny. Nie? Tak po prostu, nie zarabiam na tym pieniędzy, ani nie jest to mój powód do dumy, ale kiedy widzę, jacy są szczęśliwi, to ja też jestem szczęśliwy, bo to są fajni, porządni, dobrzy ludzie, a przy okazji oni bardzo ciężko pracowali. Zawsze kiedy... I bardzo długo dochodzili do sukcesu. Zawsze kiedy ktoś mi opowiada, jaki fajny jest CD Projekt teraz, pamiętam jak, a to jest rzecz zupełnie oficjalna, no gdzieś w połowie lat zerowych ta firma stała na krawędzi istnienia. 2007-2008 dokładnie. I również wtedy pamiętam, ile oni przeszli, ile to ich kosztowało i jak bardzo musieli wierzyć w swoje gry, w swoje zdolności, żeby dojść do tego punktu, w którym są teraz. Więc kiedy teraz przykuwają uwagę całego świata, kradną show, bo oni totalnie ukradli show. Moim Absolutnie. Zdaniem już nie będzie żadnego announcementu, który... mógłby połowę tej atencji zgromadzić, co zaszło, no to jest świetne. To ja mam po prostu szeroki uśmiech na twarzy i jestem bardzo szczęśliwy. Po drugie jednak w pewnym sensie, no nie jesteśmy nacjonalistami, ale to nasz rynek, nasza branża, nasi ludzie, tak? Oni jakby są szpicą tego polskiego game devu, który się wdziera po prostu na sam szczyt, tak? To fantastycznie. Obserwując właśnie półtorej godziny transmisji, aż trzy gry miały trzy właśnie takie duże announcementy. Duże ogłoszenia. Duże ogłoszenia bardzo. Czyli mamy Cyberpunk 2077, mamy Dying Light 2. Kolejny raz, bo i Cyberpunk, i Dying Light w zeszłym roku tym, również w zeszłym na tej roku samej konferencji. Nie, można było mieć wrażenie, że Techland trochę ukradł show CD Projektowi. W tym roku jakby już jest odwrotnie.
Ale też tych kilku mniejszych polskich producentów. I Bluber. Tak. Bluber Team, czyli Blair Witch gra osadzona jakby w uniwersum tego horroru. To jest też trzecia gra, która została pokazana jako właśnie taka premiera tylko na Xboxa i tylko na PC. I teraz pytanie, bo przewidywania są, tutaj radził przed programem i podrzucił, że są już przewidywania co do sprzedaży Cyberpunka. Na razie duże liczby. Na razie wyssane absolutnie z palca, ale bazowane gdzieś tam na jakichś głębszych rozważaniach. Padło 8 milionów w ciągu pierwszych dwóch tygodni, dobrze mówię? Tam było rozliczenie. Nie, też, 15 w ciągu pierwszego kwartału. Kwartalne, tak jest. Twoim zdaniem? Poprzeczka jest zawieszona na rekord świata, tak, no. Upraszczając to. Trzeba zrobić już coś w rodzaju Red Dead Redemption 2 w sensie sprzedażowym. I to jest potwornie ambitny cel. A sądzisz, że mają szansę, jak patrzysz na to, co się dzieje? 60 milionów przez 5 lat, to tak jeszcze sięgając po te analizy. Myślę, że nie są spokojni o cel. Będą u niego walczyć do ostatniej chwili. Życzę im jak najlepiej, ale tak, no, stoją przed poprzeczką, która jest zawieszona przy literkach World Record, już bez mało, a no, to będzie fantastyczne patrzeć, jak sobie z tym radzą. Na końcu chyba ciągle chodzi o to samo, czyli trzeba zrobić fantastyczną grę. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Jeżeli gra będzie dobra, to wtedy takie wyniki będą. Atencje mają życzliwość graczy. To jest firma, która od zawsze, nawet kiedy działała tylko na polskim rynku i w innej roli, jakby umiała spowodować, że gracze byli jej przychylni, że jej kibicowali, że chcieli od niej coś dostać, coś kupić. Teraz dalej robią to samo, tylko już w skali globalnej, więc mają atencję, no mają tą przedsprzedaż na Steamie, która natychmiast skoczyła na pierwsze miejsce jego rankingu i pewnie długo tam pozostanie. Mają wiele wskaźników, które pokazują, że to będzie fantastyczny produkt, no ale czy on dosięgnie tego miejsca? To się okaże po tym, jak wyjdzie. Podobno tak się szacuje, że to jest 35 milionów, jeżeli chodzi o Wiedźmina 3. Dotąd sprzedany, tak w długim ogonie. Tak zwany. To liczenie kopii, jak wiecie, teraz jakby no, robię biznes gdzieś w tych okolicach, choć w trochę innej skali. To liczenie kopii jest oczywiście dość zawodne, kiedy mówimy o grach, które się ukazały już kilka kwartałów temu, bo liczymy w tym i kopie, które się sprzedały w full price na premierze i te, które były przecenione o 90%, może nie, ale o 80 czy 70 parę, to już trochę zaburza spojrzenie. W pewnym momencie łatwo jest ciągle sprzedawać grę w sensie liczby sztuk, ale zarabia się na niej już zupełnie inaczej niż na starcie. Rynek jest kolosalny. Na samym Steamie jest, jeśli dobrze pamiętam, zarejestrowanych kont graczy chyba 600 milionów. To nie znaczy, one są wszystkie aktywne, to nie znaczy, one wszystkie kupują, etc., ale jeśli mówimy o tym, ilu jest kupujących gry graczy na świecie, którzy mogą kupić Cyberpunka, gdy on się ukaże, to są ich generalnie duże setki milionów, prawdopodobnie zaś pewnie coś ponad miliard, więc czy to z tego można zaledwie kilkunastu procentom czy kilku procentom sprzedać tyle, ile trzeba? Jak najbardziej potencjał jest, no ale... Ale czy to jest na przykład ten moment, że mam trochę gotówki odłożonej na koncie, w ciemno, idę w gry, gry są teraz super popularne, mówią o tym serwisy informacyjne, te główne, każdy się zachwyca, więc jest to taka, załóżmy, bezpieczna inwestycja. Ty masz doświadczenia z inwestowaniem, więc siłą rzeczy... Ja przede wszystkim, to muszę na chwilę spoważnieć, zasiadam w organach spółki kapitałowej, zresztą bardzo duże, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej Playway, więc ja muszę być bardzo ostrożny nawet w takim luźnym programie w wygłaszaniu tego rodzaju kwestii, bo nadzór finansowy czuwa. Powiedziałbym tak, trzeba zawsze inwestować z głową, trzeba zawsze rozumieć, co się inwestuje, trzeba być zawsze ostrożnym wobec obietnic bardzo szybkich i bardzo gwałtownych zwrotów z jakichś inwestycji, bo jest dużo pułapek. To na pewno. To, co mogę powiedzieć z drugiej strony, i to jest raczej opis rzeczywistości niż jakiś mój komentarz, to, że hossa polskich spółek gamingowych trwa już bardzo długo. Mhm.
to nie jest epizod, sezon, pół roku, parę wystrzałów. Bardzo wiele spółek w bardzo różnych modelach działania pokazało, że umie zrobić gry, które zachwycą graczy i zarabią znacznie więcej niż kosztowało ich wyprodukowanie. I mamy zarówno wspaniałych producentów AAA-ów, jak i mamy wspaniałych producentów gier indie, którzy są nie tylko artystami, ale na których grach też się po prostu zarabia pieniądze. I bardzo wiele firm pokazało, że potrafi odnieść sukces. To podtrzymuje ten klimat, dobry klimat wokół gamingu. Natomiast nie zachęcam ani nie zniechęcam do inwestowania w papiery żadnych spółek, ani tych, w których zasiadam, ani tych, w których nie zasiadam. Ponieważ bądźcie odpowiedzialni i nigdy nie liczcie na cuda. Ponieważ mamy jeszcze jakieś 2,5 minutki do przerwy reklamowej, przepraszam, przerwy e-sportowej. Przerwa e-sportowa. E-sportowa najpierw. Przerwa e-sportowa, tak jest. Do przerwy e-sportowej to ja chciałem jeszcze jeden temat poruszyć. Jesteś ekspertem od tego rynku, jakby nie było. Bardzo mocno zaakcentowany został na tych pierwszych konferencjach cloud gaming. Tak. On się pojawił, wiemy o tym, że Stadia bardzo mocno będzie promowana na świecie. Krótko mówiąc, hit czy kit, bo ja osobiście jestem strasznie negatywnie nastawiony do cloud gamingu. Nie wierzę w to, wydaje mi się, że to nie ma targetu tak naprawdę. Nie ma grupy odbiorców, która by była zainteresowana tego typu usługą tak na końcu. Bo to nie to jest dla casuali, ale z drugiej strony, gry tam są nieprzeznaczone dla casuali, a z drugiej strony usługa, wydaje mi się, że dla hardkorowców będzie zbyt obciążona tymi technicznymi problemami. Co o tym powiesz? Powiedziałbym tak, z punktu widzenia gracza jestem bardzo blisko twoich poglądów. Znaczy nie wydaje się być dla mnie i widzę za dużo problemów, które moim zdaniem są nie do przezwyciężenia. Oczywiście casual gaming przez internet w oknie przeglądarki, no to jest zjawisko, które jakby ma już ponad dekadę i jest tam masa ludzi, którzy są zadowoleni. Ale powiem jeszcze coś więcej z perspektywy deweloperów, nawet nie moje jako inwestora, ale tych ludzi. To jest wielkie marzenie największych cyberkorpów, żeby zrobić Spotify'a z grami. Zwróćcie jednak uwagę, co zrobił Spotify z muzyką. Spotify, powiedzmy to wprost, zarżnął przychody muzyków ze sprzedaży muzyki. Kiedyś muzyk z płyty CD miał tyle, a na Spotify'u ma tyle i o ile nie jest umowną Lady Gagą, to co mu wpływa ze Spotify'a to są fistaszki. Tak, fistaszki. No, słynny Hołdys, tak, więc jego gdyby się 20. komuś udało z cloud gamingiem, to była fatalna wiadomość dla deweloperów, zwłaszcza dla indie deweloperów, bo ich to pożre. Tak. To przesunie zysk z ich kieszeni do kieszeni tej jednej wielkiej korporacji, która taki rynek sobie stworzy, więc ja bym wolał, żeby nie wyszło, bo to będzie ostatecznie gorzej dla twórców, a jak będzie gorzej dla twórców, no to zaczniemy dostawać gorsze gry. Tak jest. Sądzę jednak, że nasz rynek, ale zwróćcie też uwagę, że nikomu, mimo marzeń i prób, nie udało się stworzyć Spotify'a z filmami. Wytwórnie muzyczne są za silne. Oczywiście jest taka firma na ny, tak, ale jest też taka firma która robi serial o Czernobylu, ale jest też firma z myszką Miki, która robi swoją wersję usługi na ny i może dużo zamieszać, jak cały swój katalog tam włoży. Także tam się będzie działo. Jest na wojnę, Disney, och, cały. Tak? Mam nadzieję, że jeśli coś takiego zajdzie na rynku growym, to przynajmniej stworzy się kilku silnych graczy, którzy będą musieli rywalizować z jednej strony ofertą, a z drugiej strony zabiegać o devów i zabiegać o ich gry, całkiem tak jak patrzcie, ile dobrego zrobił Epic Games ze swoim atakiem na Steama. To jest dobre dla producentów gier. Tak, zgadzam się z tym w 100% i staram się krzewić tę wiedzę w trakcie moich kałuż-kwałów internetowych, co wiedzą wszyscy, którzy mnie obserwują. Teraz zrobimy przerwę na e-sporty. Sportową. Rudemu oddamy głos. Rudy, studio jest twoje. Wróciły najważniejsze europejskie rozgrywki League of Legends European Championship na antenie Polsat Games. Letni split to nie tylko walka o puchar, ale też o awans na Worldsy. G2 powraca na stary kontynent jako triumfatorzy MSI i na pewno będą chcieli kontynuować swoją dominację na własnym podwórku. Rewolucja w Rogue pozwoliła na to, aby aż trzech Polaków trafiło z ultraligowej akademii do głównego składu.
Inspired, Woolite i Vander stali się naszymi kolejnymi reprezentantami w Berlinie. Od tematu League of Legends nie odchodzimy daleko. Najlepsze polskie rozgrywki LoL'a już wkrótce. 18 czerwca powraca Ultraliga, a z nią reprezentanci rodzimej sceny. Wraz z rozpoczęciem drugiego sezonu zmieni się nie tylko szata graficzna, ale również wiele składów. Czy Rogue Sports Club zdoła potwierdzić dominację z poprzedniej odsłony rozgrywek, czy jednak organizacja Steve'a Aoki'ego i Imagine Dragons będzie musiała ustąpić pola polskim pretendentom? Proszę pana, takie emocje, Ultraliga powraca i to już naprawdę powraca, to już niedługo. Ja widzę, jak chłopaki w redakcji siedzą, jak się przygotowują i ja widzę, jak na przykład graficy siedzą i przygotowują oprawę i tam trochę zaspoiluję. Tam będą takie elementy, takie wiesz, rozszerzonej rzeczywistości, tam w tym intrze też między. Tak? Będą nie, no, z ludkami z League of Legends będą tak, chodzili? Powiem tak, no może się kiedyś doczekamy takiego intra. A powiedz mi, a nowa giereczka Rito też będzie w Ultralidze? No wiesz co, to o tej nowej giereczce to my porozmawiamy sobie. Za chwileczkę sobie porozmawiamy. Gorących newsach, bo będziemy takowe mieć. Aleksiej, jest pytanie do ciebie. Ale o mnie. Czy ja powinienem mnie zadać. Tak, proszę cię bardzo. Kin Zadra. Ta nasza Wicka. Wspomniana, ta Wicka, prawda? Znana Wicka. Mi dobrze. Hashtag Fauks Pauks, proszę bardzo. Panie Aleksy, czy Tadeusz bywał nieznośnym dziennikarzem? Cała prawda. Teraz. Był wybitnym dziennikarzem. O, i jako taki bywał okropnie humorzasty, momentami nieznośny, ale... Przyznam, że kiedy teraz mam kontakt z devami, to w zasadzie też jest tak, że ci najwybitniejsi są najbardziej nieznośni. Pewnie rzucilibyśmy parę nazwisk również tych publicznie znanych naszych kolegów. Tadeusz był świetny. No. Tak jest do dzisiaj. Następne pytanie. Zanim powiem teraz coś za Tomekiem, dużo. Kto następny po Kianu, czy to jest nowy trend? Ja myślę, że to tak nie do końca jest nowy trend, bo raczej znane stary twarze, trend. Aktorzy pojawiali się w grach. Bardzo Wing Commander. No oczywiście, ale ciekawe jest to, czy po raz pierwszy tu się nie stanie coś więcej. Bo w zasadzie oczywiście tak, był Wing Commander, ale Wing Commander w tej warstwie, w której mieliśmy Marka Hamilla, no był filmem. Mhm. Nawet niespecjalnie interaktywnym, tylko filmem poprzetykanym misjami. Tak. Pewnie ktoś mi wytknie, że czegoś nie pamiętam, ale z głowy bym nie powiedział, czy istniała gra, która stworzyła taką idealną fuzję znanego aktora, jednocześnie z własną swoją jakąś tożsamością. Być może Cyberpunk będzie... Znaczy, ja myślę, że były takie gry, przede wszystkim Quantic Dreams moim zdaniem robi takie gry, takie właśnie udane fuzje łączenia znanych nazwisk, dobrze, ale... aktorskich wcieleń ciekawym, angażującym scenariuszem i z taką rozgrywką. Tylko czy tam to jest aktor, który gra po prostu rolę w grze, czy to jest taka postać... która trafia do gry. To na zasadzie troszeczkę z Bruce'em Willisem, pamiętasz? To się nazywało na PlayStation, PSX-a. Słaba bardzo strzelanina, ale ona była właśnie jakby Bruce Willis użyczał tam swojej osoby. Mhm. I to nie do końca było, niby on oczywiście się wcielał w jakąś rolę, ale de facto to był ten Bruce Willis, ten ikoniczny Bruce Willis w grze. Tak? A gra była słaba. Ellen Page w Beyond Two Souls, dokładnie w tym tytule, moim zdaniem super. Wychodziła bardzo, ja, bardzo ja nie jestem, ja nie przepadam ciągle, za Kate'em. Ciągle ona nie jest Reevesem, tak? Zresztą może się wreszcie dowiemy, jak się wymienia to, no, wymawia to imię, bo jest sporo wariantów. Zdecydowanie. Wariantów. Krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Czy Cyberpunk ma szansę wbić do top 10 sprzedanych gier wszechczasów? No to... To jak najbardziej. Tak. To jak najbardziej... paradoksalnie może nawet wtedy, kiedy na przykład premiera, ja nie wierzę, że premiera Cyberpunka może być nieudana, natomiast ona może być nie tak udana, jak najbardziej nagrzane głowy do tego czasu będą oczekiwały. Jest sprzeda 20 milionów na tylko day one. Zaledwie 12. Te liczby są umowne. Raczej mówię o pewnym mindsetie, ale potem nagle się okaże, że po pół roku, jak się na to spojrzy, sprzedaże gier są różne. Oczywiście wiadomo, że gra się najlepiej sprzedaje na premierze, ale to, co się dzieje po premierze, to jak ta krzywa wygląda, czy ona jest mniej więcej taka, czy ona jest taka, czy jeszcze inna, to już jest czasem dość jednostkowa sytuacja, więc
Więc to jest gra, która też może żyć bardzo długo i jako taka jak najbardziej prędzej widzę ją w tej dziesiątce, niż ją widzę z tymi targetami, które dyskutowaliśmy przed chwilą, ale mówię to z pozycji jednak bardzo osobistych i w sumie takich laickich, no bo to jest taka skala, za mało wiemy, tak? No, zwróćmy uwagę, że jednak mało kto grał w tą grę. No tak, właśnie, nie wiemy jeszcze, cały czas się w nią patrzy się, jak ktoś w nią gra i to ma swoje głębokie uzasadnienie, ale chyba nikt z zewnątrz jeszcze nie widział tej gry, a pamiętajmy też, że to jest gra o ogromnej skali. To nie jest tylko kwestia tego, jak się tam jakąś misję robi, czy kilka, ale jaki będzie ten cały świat, jakie będą te interakcje, jak to, dużo znaków zapytania. Pożyjemy, zobaczymy. W drugiej części programu będziemy nieco więcej o Cyberpunku 2077 jeszcze wam mówili. Aleksy Uchański, pięknie dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy ci serdecznie. Dziękuję bardzo. I teraz twój ulubiony element, proszę bardzo. Poczekaj. Reklamy. To miał być tak cyberpunkowo, nie? Jezus, jak oni to zrobili, słyszałeś w ogóle w uchu? Było echo. Jak z robota normalnie. Echo, tak. echo. 3, 2, 1, profesjonalnie zaczynamy program na żywo. Jesteśmy już na żywo? Na żywo, prosto ze studia w Warszawie jesteśmy, chciałem powiedzieć. Na żywo. I tak jest co poniedziałek, zawsze o godzinie 20. Witamy serdecznie naszych widzów i pamiętajcie, hashtag FauxPaux w mediach społecznościowych Polsat Games. Tam można zadawać pytania, komentować to, co dzieje się na antenie, oceniać również. Piękne okulary. Dziękuję serdecznie. O, ktoś zauważył. Mam tak, nowe okulary. Tak, po 10 latach kupiłem sobie nowe pingle. A dobrze, bo tamte już były tak strasznie porysowane, że teraz w ogóle ci... Jezu, jaki ty ładny. To, dopiero teraz aż zrobiłem się dla ciebie specjalnie, pomalowałem. No tak, no śliczny chłopak w ogóle. Także pięknie dziękuję. Jak malowany. I jak ci w tej nowej rzeczywistości teraz? W nowej rzeczywistości jest cudownie, nagle no mówię, no to już tak kiedyś miałem, jak pierwszy raz w życiu sobie kupiłem okulary, zresztą w tym samym miejscu i wyszedłem i nagle spojrzałem i widzę. Widzisz, a zobacz, to przyjrzyj się wzorkom na właśnie, to widzisz. Ja muszę ocenzurować to. Tak, ty ocenzurujesz, a ja dzisiaj zrobię coś, co po angielsku się nazywa subverting expectations. Dzisiaj jestem taki kaktusowy, dzisiaj jestem. Kaktus taki, specjalny, taki kolący taki. Nie, niedostępny taki zaczepny kolący. I ostry, że się można, wiesz. Kolący i nieprzystępny. No. A ja proszę, ja uwaga, niama. Wow, zaskoczenie takie. Zaskoczonko. Szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie. Co on zrobił? Chodzi w krótkich gaciach, bo temperatura jest ponad 30 wysoka, stopni, ja w końcu, ja odkryłem już teraz, jak to jest. Dla mnie temperatura jest odpowiednia w tym momencie, kiedy idę pod prysznic, otwieram kabinę i nie jest mi zimno. I to wtedy jest właściwa temperatura dla mnie. Jezu, zgasili mi światło tutaj, nie kochają mnie już. I nic nie widzi. Nic nie widzę, tu nic nie widać. Jak tak można? Jak można tak z człowiekiem? Nowe okulary, a jednak. Nie będzie widać są miny. Mojego no dobrze, to jeżeli jesteśmy już tak przy tej gorącej atmosferze, to trzeba tego gorącego newsa. Tylko u nas w Polsat Games gorący news teraz, Tadeusz. Tak jest. Gorący news jest taki, że League of Legends, właściwie Riot Games, po bardzo długim czasie nie wypuszcza wcale nowej gry, tylko wypuszcza, ale nie wypuszcza. I tą nową grą, która nie jest nową grą, ale jest coś, co się nazywa Teamfight Tactics. I jest to dosłownie rzecz, którą możecie znać jako Auto Chess. Czyli jest to taka prosta gra taktyczno-strategiczna, właściwie bardziej strategiczna, w której tworzycie tak ad hoc, w biegu tworzycie swoją własną drużynę, z każdym spod starciem jakby ta drużyna coraz bardziej rośnie, jeżeli się oczywiście przeżyje. Drużynę zbieracie z różnych stworków, które uzupełniając się tworzą pewne kombinacje i celem jest oczywiście pokonanie przeciwników. Jest to niezwykle popularne w konkurencji bezpośredniej, największej konkurencji League of Legends, czyli oczywiście w Dota 2. Nazywa się to Dota 2 Auto Chess dosłownie. I oni się chyba nawet nie odżegnują. Ale nie mają się od czego odżegnywać, dlatego że historia Auto Chessa jest identyczna jak historia MOBA, czyli pierwsze wersje Auto Chessa powstały jeszcze do StarCrafta pierwszego, tak jak Eon of Strife był pierwszą MOBą, która też powstała do StarCrafta pierwszego. Umownie pierwszą mobą, bo tak naprawdę było to troszeczkę co innego. Więc no, nie można powiedzieć, że oni zerżnęli ten pomysł. Po prostu no, wzięli tryb gry, który jest bardzo popularny i który zostanie w tym momencie wrzucony do klienta League of Legends. Będzie funkcjonował jako część gry. Nie trzeba nic nowego ściągać. Ale będzie osobny do tego, osobne Q tak zwane, znaczy osobny system rankingowy. I generalnie, zresztą wiem też z innych źródeł, że Valve robi dokładnie to samo ze swoimi autoszachami.
generalnie będzie to jakby wydzielane do osobnego produktu, można powiedzieć, tak? To będzie jakby równorzędna rzecz do League of Legends. Z tego co wiem, to jest niezwykle popularny model rozgrywki, to jest taki autoklicker troszeczkę, tak? Jak te cookie clickery i tak dalej, gdzie się tylko ustawia pewne rzeczy i one się same dzieją. Więc spodziewam się, że to odniesie gigantyczny sukces. Sam zamierzam w to klikać i będę transmitował rozgrywki. Będziesz streamował. Oczywiście, że będę streamował, tak. No to czas na Cyberpunka 2077. Tak to właśnie wczoraj było w Los Angeles. Please welcome Keanu Reeves. You're all breathtaking. All right, all right, all right. So I got to finish this. So tell me. Do you guys want to know when there's the release date? Yeah. All right. Then check this out. Ready now? Whoa, hey, easy. Mr. Hand sent me. Am I right for the job? Okay, I'm in. Few have gone through to the other side. Let's do this. Ja tak bardzo i tak mocno bym chciał, żeby ta data, 16 dzień kwietnia, była datą finalną. Tak, ale ja osobiście nie wierzę. Znaczy, moim zdaniem się jeszcze dowiemy, że hej, musimy mieć super jakość i jeszcze uważamy, że nie jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, więc poczekajcie jeszcze pół roku. Ja to jest moje osobiste przewidywanie. Jednak ale... mocno kciuki, że jednak... Ale nie, no jest szansa, kwietnia, jest szansa na to. Tylko, nie mogę się doczekać. Szaleństwo w sklepie, próbowałem kupić. To nie tak, dało ten, się. Musiałem odejść. Złożyć. I potem rano, wiesz, pogadamy później po programie. Tak, natomiast na kontach akcjonariuszy znalazło się 1,5 miliarda złotych więcej przez tę noc. To dużo. No dużo, bardzo. To obiektywnie dużo. Rzecz biorąc całkiem sporo, chciałbym mieć z tego procencik. Tak? Właściwie dzisiaj cała polska giełda była uzależniona połowa, od 50%, 50% obrotu zdaje się, że dzisiejszego na giełdzie, tam rano jak patrzyłem na jakieś wykresy, to był red. Tak, także No Tell Motel, który był pokazany w nowym trailerze, to jest kolejna przepiękna gra słów. Keanu Reeves, wszystko się zgadza. Johnny Silverhand, to jest ta rola, którą będzie odgrywał. Mm-hmm. No i wielkie oczekiwania. Fajny pstryczek w nos Williama Gibsona, troszkę, który rok temu mówił, że ten cyberpunk to nie jest cyberpunk dla niego, bo to było w dzień pokazane. No to już ma w nocy jak Night trzeba. City nocne już jest w końcu pokazane. Prezentuje się świetnie. Samochód został zastąpiony przez motor, który też jest... Znaczy mam nadzieję nie zastąpiony, znaczy nie, tylko ja wiem, że uzupełniony. Tylko tak. W tych materiałach obecnie promocyjnych, które zostały udostępnione. Więc cóż, czekacie? Będzie hit? Będzie kit? Ma hashtag Faux. Można się wypowiadać. My się do tych wypowiedzi pewnie będziemy odnosili pod koniec programu. Jak nam zostanie czasu. Nie, nam zostanie, bo dla was zawsze, wiecie... Microsoft jeszcze wczoraj miał dwa polskie akcenty, to znaczy ten pokaz. Czyli mieliśmy też Bloober Team, który nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczył z grą, która ma premierę jeszcze w tym roku, właściwie 30 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, albo sierpnia. Sierpnia. Chyba raczej sierpnia, wakacji. Tak mi się wydaje, bo czerwiec to radził jutro. To już prawie. By było, no właśnie. Także za 2 miesiące będzie nowa gra po tej grze, która wyszła całkiem niedawno, czyli Layers of Fear 2. Wieczce, które niestety nie kręcą tak się tak dobrze, jak się spodziewaliśmy chyba wszyscy, bo sprzedażowo tam jest okej, tak nie zdaje się, że nie wiem, czy im się to zwróciło. No i oceny tam raczej takie widziałem, oscylują w okolicach 60-70% najwyżej.
Natomiast to, co możemy powiedzieć, to no, takie mamy info z pierwszej ręki od Tomka Gawlikowskiego, który jest teraz w Los Angeles i który pracuje w Bluebird Team, że Lionsgate pozwala im na wiele, że mogą właściwie sami to uniwersum sobie kształtować. Pytanie podstawowe, czy Bullet zginie, to jest piesek, którego można w tych materiałach promocyjnych oglądać, no i że szukanie chłopca to dopiero początek tej historii. Jak Bullet zginie, to wtedy tam ten Silverhand wkroczy i będzie pozamiatana. I pozamiata, dokładnie tak. Żeby nie było, byliśmy w Krakowie całkiem niedawno i w tym Krakowie widzieliśmy. Działo się w Krakowie, oj, działo się, pozdrawiamy Kacper. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak mieszka pan Bluber, to proszę nie regulować radioodbiorników. Cześć, tu ekipa Polsat Games i najazd na biuro. Witamy przed siedzibą pana Blubera. Pan Bluber to pan. Cześć, jestem Bluber Team i zapraszam do mojej firmy. Zapraszamy gorąco. Zobaczycie, gdzie powstał Layers of Fear 2, ale też Observer na przykład, czyli zapraszamy na materiał śladami Rutgera Hauera. I've seen things you people wouldn't believe. Jesteśmy w budynku Archetonu. Budynek się nazywa Archetura i tutaj są nasze mieszkania, w których pracujemy. Zarówno na parterze mamy w tym momencie biura, jak i na trzecim, ostatnim piętrze. Trochę już nas jest tu w studiu. Pracujemy nad więcej niż jedną grą jednocześnie, więc tak naprawdę każde piętro to jest jakiś zespół pracujący nad czymś konkretnym, taki korowy. Plus osoby, które pracują raz tu, raz tam. Dzięki temu mniej osób musi biegać między piętrami na co dzień, żeby w ogóle pracować. W tym budynku powstają gry, a ja mam pytanie, jeszcze jedno, czy w tym miejscu też był Rutger Hauer? W tym miejscu był Rutger Hauer i nawet w tym miejscu były mu robione zdjęcia oficjalne. Doszliśmy do wniosku, że to będzie dla was niezwykle pouczające i fajne przejechanie się z windą. Jak najbardziej, jest to bardzo fachowa winda, która lubi się zaciąć. Ale na szczęście czasami już się to raczej nie zdarza. Bo pamiętajcie, że w Blueberze... Oj, oj. Tak zwanych jumpscare'ów jest całkiem sporo i właściwie na każdym kroku można wejść w miejsce, które was przestraszy. I teraz zaprezentujemy wam klasyczny jumpscare. Bu! Jesteśmy na drugim piętrze siedziby Bluebird Team. Co jeszcze możesz nam, Rafał, pokazać? Właściwie już nic, ale mogę was zaprosić jeszcze do kanapy do nas na kawę. No dobra, to w takim razie zapraszamy. Dla jasności, na obrazie to nie jest Rutger Hauer, to jest postać z Layers of Fear, ale z pierwszej części, a teraz już tak na poważnie pogadamy sobie o drugiej części Layers of Fear w Bluebird Team z twórcami tej gry. Tak naprawdę nam bardzo zależy na tym, żeby nasze środowisko gry było jak najbardziej doprecyzowane, żeby miało jak najwięcej detalu, żeby było jak najbardziej realistyczne i bardzo mocno skupiamy się na tym elemencie. W pierwszej części używaliśmy laleczek, w drugiej części używamy manekinów z różnych przyczyn, między innymi z tego względu, że nawiązujemy do kinematografii, do teatru i wydawało nam się to po prostu naturalne. Są bardzo wdzięczne również. Nie chcę tego zdradzać, one również mają trochę większy cel w grze. Przez Layers of Fear 2 chcieliśmy powiedzieć o tym, ile my tworzymy środowisko, w którym żyjemy, a ile to środowisko tworzy nas. I to właśnie zdefiniowanie siebie samego i tego, jak my też jako ludzie definiujemy się w społeczeństwie, jest to jakaś tam główna tematyka naszej gry. Aktor był idealną postacią do tego przez to, i ile ról w swoim życiu musi odgrywać, ile tak naprawdę ról zostaje w takim aktorze. Pierwsze jakieś referencje, nawiązania zaczynają się od Georges Méliès, słynnej Trip to the Moon, później przejście przez całe kino noir również, lata 60., lata 70., Shining między innymi, aż po produkcje współczesne w stylu chociażby słynny thriller psychologiczny Seven. To nie jest gra na raz, to nie jest gra prosta, też mi powiedział, dla tych, którzy chcą się wgłębiać w fabułę, ona wymaga faktycznie czasami interpretowania i zastanawiania się nad tym, co się dzieje, i na pewno przejście drugi raz gry będzie rzucać dużo więcej, tak jakby światła na pewne elementy, które w pierwszym momencie się pomija jako rzeczy oczywiste, a potem one mogą nabierać trochę innego światła przy drugim podejściu. Jest to wciąż horror psychologiczny, bardzo ciężka, gęsta atmosfera, dużo więcej, dużo lepiej tego, co było w pierwszej części. Serdecznie zapraszam.
Panowie i panie z Bloober Team, nasi specjaliści, no to już taki tacy krajowi, naczelni pani specjaliści Bloober. Od horrorów. Także pan tak. I pani Bloober, mówię. Bardzo miła siedziba, dziękujemy oczywiście za zaproszenie i zwracajcie uwagę na to studio, bo to studio naprawdę jeszcze was nieraz zaskoczy, mam takie wrażenie. No, złapali taką licencję i robią grę o takiej skali. Zwróćmy uwagę, to też żeśmy wspominali jeszcze przed wejściem na antenę, że wszystkie trzy gry z Polski nie były tylko prezentowane na Microsoftie, ale miały bardzo znaczące jakby swoje odsłony, tak? Że to nie było takie po prostu puścimy trailer, on sobie tam przeleci gdzieś z boczku, tylko to były takie bardzo ważne, znaczące momenty, tak? Kiedy rzeczywiście się tak wszyscy tak skupiali na tym. Także no, bardzo, bardzo mnie to cieszy. To polski gaming znowu, polskie giereczkowe. Wiosna 2020 będzie ciekawym czasem. Szykujcie portfele. Tam jeszcze Dying Light 2 ma się pojawić, bo też taka przybliżona data premiery została ogłoszona. Konsekwencje wyboru i wpływ naszych wyborów to na niech świat. Dadzą dobre bieganie po mieście i nawalanie zombie, a nie to tam. Konsekwencje, wiesz, tam sobie. Tak, ale bardzo jest, wiesz, takie kuluarowe rozmowy i w momencie, kiedy używałem podczas Digital Dragons hasła konsekwencje wyboru i wpływ na środowisko, że wiele rzeczy będzie się działo niezależnie, to tak wszyscy, wiesz, tak nabierali wody w usta i od razu, że tam wiesz, że NDA, że MBA i tym podobne sprawy się pojawiały. Ci nic nie powiem. Natomiast co tam jeszcze na tej zielonej konferencji zwróciło twoją uwagę? Wiesz co, no też już żeśmy poruszali ten temat z Aleksem, generalnie cloud gaming. Widziałem bardzo fajną opinię jednego z naszych też wspólnych kolegów, że jeżeli Microsoft dobrze odpali swoją usługę, to pozamiata tak, że nie będzie czego zbierać po stadii. I to już ma się wydarzyć. Tak, ale ja mówię, no ja się boję tego cloud gamingu, tak samo jak i Aleksy, też mi z tych samych powodów, a oprócz tego ja osobiście nie widzę w tym jakby żadnej zachęty, bo ja chcę mieć komfortowe granie bez żadnych opóźnień i tak jakbym grał się. Jeżeli to zrealizuje, no to wtedy drżycie narody, ale co będzie, to się okaże. No i też nowa generacja, być może ostatnia, konsol nowej generacji. To jest to samo tak naprawdę, bo to z tego, co oni mówili, to ten Project Scarlet ma być bardzo mocno z tym wszystkim zintegrowany, ma być takim jakby hubem twoim, tak, że z tego, co zrozumiałem, to właściwie to będzie twój serwer lokalny troszeczkę, tak, dlatego to ma też szybko działać. Jak to będzie działało w praktyce, to się okaże. 120 nie klatek wiem. Na sekundę, 8K. Jak z tym Bulldogiem. Bulldog, dlaczego żeś przegrał? Nie wiem. Ale 120 klatek na sekundę, 8K. To right, robi ci tak, to w ogóle? Robi nie, no robiłoby, to? Gdyby to była prawda. Ale jak gdybym miał taki telewizor. Uwierzę, jak zobaczę. Nie, mam 4K na razie, ale uwierzę, jak zobaczę. Ja w to na razie nie wierzę. Problem mój z giereczkami na Microsoftie polegał na tym, że niewiele co mi się przebiło w ogóle. Jakby. No, jak dotąd w tym momencie mam tak, że Dying Light, no cyberpunk, no to wiadomo, bo Kainu. Bo to jest jakby ukradzione E3. To jest oczywiste. Zupełnie, prawda? Ale mi się na przykład strasznie podobał Jedi Order. Znaczy ten Fallen Order. Jedi ale Fallen podobało Order. Ci się? Tak, absolutnie. Mi się bardzo podobało to, co oni pokazali. Nie rozumiem hejtów. Bardzo spokojna, fajna rozgrywka, w której nie tylko ja zauważyłem bardzo dużo tropów soulsowych, takich soulsbornowych. Tak. System postury, z tego co zauważyłem, mniej więcej coś w tym stylu jak system postury z Sekiro. Sekiro, okej. Okay. Taka wyważona była ta walka, mi się to strasznie podobało, a to, że tam trochę Uncharted i Lary, świetnie, no to przypomina mi się od razu Jedi Academy, Jedi Outcast. Ej, Unleashed, Unleashed Force, chyba coś takiego. Nie, tam Force Unleashed nie? To była tam. Force Unleashed, nie? Tak, nieudany God of War. A ja mówię teraz o tych klasykach, czyli o Jedi Academy i Jedi Outcast, czyli Jedi Knight 2. I to były z tych gier TPP, w których się bijesz mieczem, jak dotąd absolutnie niedościgniona jakość, niedoścignione historie, niedościgniona fajność i gwiezdnowojenność. To jeżeli jesteśmy przy haśle From Software, bo tam się hasło Sekiro pojawiło, to Hidetaka Miyazaki i George R.R. Martin, współpraca. Jeden zakończył grę o tron, wziął pieniądze z góry. Wziął pieniądze. To jest mój wskaźnik tego, jak bardzo mnie obchodzi to po tym trailerze. Nie żartuj. Mój wskaźnik po no co wygląda ty? Tak. No co ty? Aż tak? Absolutnie. Tak nie bardzo? Znaczy, tak nie bardzo? Największa gra From Software? Tak przynajmniej jest w zapowiedziach, że kilka... Wczoraj oglądaliśmy konferencję do spółki z chłopakami z Jaroka i Bungo przede wszystkim zauważył bardzo słusznie, że
problemem tej konferencji generalnie, tego, do tego, dotąd tego, co pokazano, jest to, że pokazano strasznie mało gameplayów. Przy Bethesdzie jest ten sam problem zresztą. Tam nie bardzo pokazano, jak te gry będą wyglądać. To jest też problem, to też Aleksy powiedział, problem Cyberpunka. Zobaczyliśmy, tak naprawdę nikt jeszcze nie widział Cyberpunka w akcji. Widzieli dziennikarze, widzieli demo zestage'owane. Ja wiem, jak to działa i wiem, że to demo nie jest reprezentatywne dla pełnej gry, bo ta pełna gra będzie x razy większa, i na tym x ona się może właśnie wywrócić. To tak? Są pokazy hands off, tak? Czyli... Tak, są hands off, więc nie możesz zagrać, nie wiesz jak naprawdę czuć, jak strzela broń, jak się porusza postać. To są takie super drobne rzeczy, które troszeczkę też decydują o tym, czy gra będzie fajna, czy nie. Ja do teraz jeden z moich największych zarzutów do Wiedźmina i zarzutem, który oni próbowali gdzieś po drodze zreperować, ale nie do końca to się udało, to jest system poruszania. Wiedźmin się słabo poruszał. Wiedźmin nie miał swojej wagi. Jak porównasz to do gier Ubisoftu, które mają perfekcyjnie zrobione animacje, te wszystkie się blendy nazywa, czyli te przejścia pomiędzy poszczególnymi ruchami, ciężar tej postaci, no to jest nieporównywalne zupełnie. A ja podglądałem to, co się działo na kanale Jaroka. W jednym okienku taki oficjalny sygnał, w drugim okienku wasze reakcje. Obserwowałem i wiem, że Bleeding Edge to jest taki tytuł, który jest bardzo dobrym tytułem, jeżeli chodzi bardzo o mi się to, tak. Fajnie, nie? Ninja Theory. Ale znowu, nie wiemy, co to będzie za gra. Edge. No, zostało to pokazane w takim krótkim, to w ogóle otworzyło zieloną Microsoftową konferencję. No prawda? Taki brawler, ale co to dokładnie będzie, to... No nie wiesz. Mm-hmm. I to jest mój problem z tą konferencją i to samo było, już możemy chyba płynnie przejść teraz do Bethesdy, nie? Tak, bo tam jeszcze Dragon Ball Z, Kakarot, to bardzo robiło u nas w redakcji dzisiaj, że wiesz, action RPG w świecie Dragon Balla. Ślicznie wygląda, bardzo mi się podobało, może po tym nieudanym podobno Jump Force, bo Jump Force zdaje się, że się nie udał, to będzie coś, co człowiek zagra z tego Dragon Ball Z. To teraz pan Bethesda. Teraz pan Bethesda. Pan Bethesda też wczoraj w nocy rezydował, to znaczy bardzo późno, właściwie już nad ranem, bo to po drugiej w nocy czasu polskiego się pojawiło. On to wszystko oglądał. Ja już nie mogłem. Ałka się zaraz pojawiła. Prosimy. Jej kamerki nie pokazały. Medyka na plan. Mam Ałkę tu. Medyka na plan, bo nam tutaj niezabezpieczone. To jest co w godzinach pracy, to ty po prostu nie miał na giereczkę. Będę mógł pana Polsata, pan.solosz.mapa. No napisz. Na prywatny, gmail.com. Zobaczymy, co ci odpowiedzą. Z Bethesdą myśmy mieli bardzo śmieszne takie do niej podejście, bo jakby... I tutaj szybko się musimy zwinąć, bo właśnie dostałem informację, że zostały nam 4 minuty, a chcemy jeszcze z wami chwileczkę zagadać. Największy żart to polegał na tym, jak oni sobie poradzą z tym gigantycznym oceanem ekskrementów, które wpływają od roku. Z okazji Fallouta 76. Moim zdaniem oni absolutnie sobie z tym nie poradzili. Zostali sterolowani bezczelnie tam przez kogoś, to przez przerwy, pojawiały się pogłoski, że to ktoś opłacony. Nie, to musiał być troll w 100%. Tam co zamknięte zdanie było kończone, to koleś jeden krzyczał: "Iha! Ła! Yeah!" I tak na wszystko reagował. Totalnie, wiesz, tak strasznie. Oprócz to nie tego był ten było trochę breathtaking, krakieru, który był spontaniczny. Było, właśnie, nawiasem mówiąc, ten breathtaking to nie zdążyłem powiedzieć, ale gościu, który powiedział "you're breathtaking" do Keanu Reevesa, dostanie grę od... Już dostał. Tak się robi PR-y. PR-y, to jest PR akurat. No ale wracając do pana Bethesdy, tak jak mówię, no moim zdaniem to było strasznie takie marketingowe bla bla bla. Te same błędy powtarzane znowu, ten sam język używany i dla mnie to jest... No, ciężko jest w to wierzyć w tym momencie, tak? Natomiast pokazali fajne rzeczy, pokazali bardzo fajną grę Arkane Studios, znaczy, znowu, nie wiemy jaką. Deathloop, tak, która w ogóle to jest powracający pętla motyw. Pętla śmierci, jak to powracający to motyw generalnie teraz w grach, jak wiecie, jestem zajarany Outer Wilds, jarałem się tym już w zeszłym tygodniu, dalej się jaram. Ten motyw tego dnia świstaka był w przynajmniej 2 czy 3 grach. Tak. Była ta gra 12 minut na Annapurny, czyli też tej samej firmy, dokładnie, która wydała Outer Wilds. Mamy Death Proof, jest jeszcze przynajmniej z tego co wiem 1 czy 2 tytuły, które też opierają się właśnie o to, że giniesz, umierasz, live, die, live again, tak? Dobra, mamy czas na 2 pytanka od widzów, więc dajmy 2 pytanka od widzów i żegnajmy się, bo ja muszę iść grać w gry. Ja mam Mordhała teraz. To poprosimy bumper, poprosimy.
Musi mieć taki krótki bumperek, taki szybki, żeby można było tak hyc i już. Grałeś w papierowego Cyberpunka? Jeden z widzów się pyta. Nie grałem w Cyberpunka, ponieważ nie jestem fanem papierowych RPGów generalnie. Ja lubię papierowe RPGi w formie Sea of Thieves, czyli jak są już w komputerze. Mhm. I takie pytanie, które się od typowego gracza przewija już któryś raz z rzędu i chyba tak umiejętnie udawało nam się wybrnąć z tej sytuacji, ale co sądzicie o Rage 2? 7 na 10. Miała być gra roku? Nie, absolutnie, nie. Natomiast co, jedną rzecz powiem, i to powiedziałem zresztą koledze, który pracuje w Redzie, oczywiście on się obruszył. Ja bym bardzo chciał, żeby gameplay, ten minute to minute, to bieganie tym kolesiem, kiedy już będziesz w tym, na tych dopałach wszystkich swoich, żeby wyglądało gdzieś tak, jak wygląda w Rage'u, żeby to był ten flow zachowany, żeby było to takie sunięcie przez ten poziom, tylko do tego dodane jakieś, nie wiem, fajne biegi po ścianach, właśnie używanie broni melee, czyli tych pazurów na przykład. Bardzo bym chciał, żeby oni poszli gdzieś w tę stronę. I to jest też ta część, która mi się w Rage 2 najbardziej podobała. Nie podobało mi się to, jak to jest zrobione od strony otwartego świata. On tam był taki na siłę, znaczy nawet nie na siłę, ale mało potrzebny i mało był wykorzystany. Nie bardzo mi się podobało, jak się tam jeździło. Bardzo mi się podobało, jak tam się biegało i strzelało. Także jak gracie, to pierwszą rzecz, którą zrobicie, to jeździcie po tym świecie, po arkach, czyli po tych takich miejscach, gdzie są bronie i moce, i pozbierajcie wszystkie bronie i moce, dopiero potem grajcie w Rage'a, bo inaczej to nie ma sensu. A mi się, wiesz co, mi się bardzo podobało w Doomie to strzelanie i to bieganie i ten Doom Eternal. A w Doom Eternal, no super. Wyglądał naprawdę nieźle, tak, i to może być fajny strzał, tak a propos. Ale nie pokazali ani Elder Scrollsów 6, ani Starfield. Pokazali, Starfield, że tam jedna gra z tego uniwersum Blades będzie na Switcha, to pokazali. Ale pokazali nową technologię. Tak. Tak, i to jest też znaczące, było takie właśnie też, że z chłopakami tam gadali, tak, Orion, tylko że to jest nie do końca technologia, tylko to jest raczej taka technologia, która zdaje się, że agreguje inne technologie, więc well. Ucho mówi, mamy kończyć, więc z żalem wielkim, ale kończymy. Dzisiaj naszym gościem, którego żeście widzieli wcześniej, był Aleks Uchański. Dla mnie to jest wyjątkowo ważne, tak jak Borek, to też drugi raz mi tak serce zadrżało, bo to są ludzie, którzy naprawdę, a Aleks bezpośrednio odpowiedzialny za to, że tutaj wylądowałem, że tutaj siedzę, naprawdę. To jest człowiek, który mnie wysłał do pierwszego programu w ogóle, do Mety. Na TV4, też w Polsacie. Ja zaczynałem w Polsacie. No to dobrze, to w takim razie ucha należy słuchać, zapamiętajcie to sobie zawsze. Dziękujemy pięknie za uwagę. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym FOPA 13.